Hejka kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj kolejny dzień z Daily i przygotowałam dla was coś innego, ponieważ dzisiaj mamy znowu specjalnego gościa i tym razem możecie się ciut zdziwić. Więc to Agata. Pokazać? No. Trzy, cztery. Hejka! Tak, bardzo dużo osób... Jak myślicie, czy Agata się zmieniła? Moim zdaniem kompletnie nie. Nie. Pod każdym... Głos ci się chyba zmienił trochę, może? Mi? Może trochę? Nie no, jesteście starsze dziewczyny, ostatni raz was nagrywałem rok temu. No, dosłownie. Ta kamera tu już tęskniła za wami dwoma. Ta i ta właśnie, i ta, i ta. Pod każdym filmikiem, jaki to by nie było, o filmik się pytacie, gdzie Agata? Tęsknimy za Agatą i co to jest Agata? Mówiłam. Specjalnie dla was i dawno nie nagrywała tutaj, więc wiecie, no musi się... Trochę się stresuje, no. No. Nie, to chyba dobrze. Zara, wejdziesz tutaj w ten, bo... Ogólnie coś się szykuje z Agatą, nie Agata? Dlatego też tutaj między innymi jest Agata z nami dzisiaj. I dzisiaj przygotowaliśmy... I nie tylko dzisiaj będzie z nami. Może przez więcej dni? Może trzy? Zobaczymy. Dzisiaj przygotowaliśmy dla was Q&A właśnie. Co do nas. Czyli co do was. Mam do was pytania, które zadaliście, wydaliście na... Bo ja to na Instastory wstawiłam i jedna osoba się pytała, a to jest stare zdjęcie jakieś, czy co? No to w sumie nie zmieniliście się, jak się pytali, czy to stare zdjęcie. Możliwe. Dobra. Więc zaczynamy odcinek. Zostawiacie łapy w górę i subujcie mój kanał. No, jeden z bardziej wyczekiwanych odcinków na pewno. Zuza. Ankakak. Jeden. Zadała wam pytanie. Ile się znacie ogólnie? Zaczniemy od takich spokojniejszych pytań, widzicie. Dobrze. No to my się znamy od zerówki, drugiej klasy zerówki. Czyli 7 lat? No, 7. 7, tak, bo jedna, no. 7 lat. Dobra. Ale przyjaźniliśmy się od drugiej klasy. Od kiedy się przyjaźnicie? No to powiedzieliśmy od drugiej klasy. Od drugiej klasy. Czyli... W sumie podobne pytanie, tylko czy to jest przyjaźnicie, a tam znacie, no. Dobra. Dużo się kłóciłyście? Codziennie, nawet przed chwilą się kłóciliśmy. Ale tak poważnie? Takie, ale nie, to są takie raczej, wiecie, takie śmieszne, no takie na żarty. Bez sensu. Dogryzające sobie? Tak, a takie kłótnie jakby bardziej takie na poważnie, to nie było ich dużo, nie wiem, 3-4 może? No. Coś takiego. Nie więcej. Dobra, następne pytanie. Czemu już nie jesteście przyjaciółkami? To jest trudne pytanie. W sensie, była dziwna sytuacja, ale już trochę jakby wybaczyłyśmy sobie mniej więcej. Ja my się nie pokłóciliśmy, że tak. Ty coś zrobiłaś niewypaczalnego, nie będę się już z tym przejść. Tak nie było. No, to nie tak było. Na spokojnie pomyśleliśmy, że jakaś albo przerwa, albo nie no, wiem. Że chwilę musimy sobie dać przerwy, żeby... Po prostu wy jak stare dobre małżeństwo, już mieliście siebie dosyć, musieliście odpocząć od siebie, tak? Każda pomyślała, co zrobiła w sumie źle i no tak to wyszło, że... No na pewno zazwyczaj to wszystko nie jest po jednej stronie, bo tutaj nie ma co bronić pewno Nikoli, nie ma co bronić też Agaty, pewno Agata miała za uszami i jak zarówno pewno Nikola pewno miała za uszami, tak? Dobrze się tak, zgadza? Że... jakby... Ale my w szkole zawsze sobie mówimy, hej, czy coś nie ma żadnej tak, skiny, więc nawet po nie tej ten. Jakby naszej, jak zakończyłyśmy przyjaźń, to i tak razem siedziałyśmy w ławce. No, nie, tak, nie na każdej lekcji, ale siedziałyśmy i to nie jest tak, że zakończyliśmy przyjaźń, to od razu, nie wiem, gadamy na siebie i że, nie wiem, wytykamy się palcami, to tak nie było, po prostu nadal siedziałyśmy ze sobą, gadamy ze sobą, no to wiecie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. O to właśnie w tym wszystkim chodzi, że nawet jeśli się byście kiedyś, nie wiem, przestały przyjaźnić czy kolegować, to w taki właśnie sposób trzeba się rozejść, a nie wytykać palcami. Zwłaszcza, najgorsze wiecie co jest w tym wszystkim, że czasem jakby, ja pamiętam ze szkoły, powstają dwie ekipy nagle, że ta koleguje się z tym, ten koleguje się z tym i ci jadą na tych, a ci jadą na tych. To jest taki bezsens, bo za dwa lata, bo wy za dwa lata jeszcze do szkoły chodzicie, bo za dwa lata i tak pójdziecie do innych szkół, inne klasy, pewno innych ludzi poznacie, a o tych zapomnicie i bez sensu się cokolwiek kłócić. Tak i zamiast na przykład razem na przykład pogadać, nie wiem, tam pograć na przykład na WF-ie piłkę czy coś, to pewno po dwie, trzy osoby się spotykacie i każdy w swoim tym. Każda strona. No, tak jest. Sojusz, nie zawsze. Ale co jeszcze chciałem zaznaczyć, zawsze powiedzmy w jakiejś ekipie, że tak powiem, tak nazwię to, jest taki, ja to ich nazywam takimi podłudzacze, co tak lubią jeszcze komuś powiedzieć, ej zobacz, ale byś mogła jej powiedzieć, byś mógł jej powiedzieć, w przypadku dziewczyn i chłopaków teraz mówię, bo chłopacy też pewno takie mają, bo niektórzy chłopacy się razem trzymają, a inni jeszcze oddzielnie, nie? I zawsze jest jakiś jeden się zawsze jakiś znajdzie, co tak specjalnie będzie jeszcze komuś dogryzał, nie?
ale dobra, fajnie, że właśnie tak podchodzicie do tego, tak jak Agata bardzo fajnie wspomniałaś, że nawet jeśli nie gadaliście przez jakiś moment ze sobą, to nie wytykaliście się palcami. Czemu już razem nie nagrywacie? No tak, przecież miałyśmy chwilową przerwę. Będziemy się tak nie spotykało po szkole, no wiecie, też było mniej nagrywek. W szkole gadałyśmy i też przez to zdalne trochę, tak, na kontakt się No wiecie, kochani, jakbyście chcieli zobaczyć Agatę, więc to zostawiajcie łapki w górę. Ile chcesz, Agata, łapkę w górę, no. Bo dla ciebie zostawią. No z tobą odcinki to możesz duży próg dać. Ale słuchajcie, nie wiem, zauważcie też, że na przykład z Agatą dużo odcinków właśnie wakacje się pojawiało ogólnie, nie? No w tamtym roku przecież seria z basenem, do Zatorlandu wyjazd, to wszystko było okres wakacyjny, także... A w tym roku jeszcze, tak jak właśnie Nikola wspomniała, te zdalne nauczanie, no to... Czemu już razem... przyjaźnicie się, czy nie? Pytanie od... A, Ola A. Trudne pytanie, bo... Jakby niedawno dopiero jakby trochę poprawi nam się... Powiedzmy tak, jesteście na etapie odbudowania starej przyjaźni. Coś takiego? Byśmy mogli to uznać? Też nie było tego, że o matko, moja przyjaciółka, nie. Nie ma tak. Tak nie ma, po prostu musimy to jakoś powoli jakoś tak odbudować. Bardzo fajnie. Agata, znak zapytania. O, w końcu. Nie wiem, czy to było pytanie. Tak, słuchajcie, to jest Agata. O, w końcu. Dobra. Kiedy będzie basen z waszym duetem? Jak Agata weźmie kostium? Jak będzie trochę cieplej, bo są takie plany, ale no jak będzie trochę cieplej... Dzisiaj jest taki filmik ogólnie, praktycznie mieliśmy w ogóle nie nagrywać, bo chcieliśmy, żeby dziewczyny sami spędziły czas, porozmawiały. Ale z drugiej strony ci widzowie już tyle czekają. Agata sama też wie, bo pewno pod filmikami czasami widziała, że no, co się dzieje z tą Agatą. Dlatego stwierdziliśmy, że no, nagramy chociaż takie wyjaśnienia dla was, właśnie dla widzów. Czy miałybyście czerwony pasek na... Czy miałyście czerwony pasek na świadectwie? Tak, ja miałam. No to super. Byle tak, do 8 klasy. Ja miałam od 4 klasy i bym chciała mieć w innych klasach też, ale zobaczymy jak będzie, to... Myślę, że w 7 będzie gorzej, bo patrz, chemia, teraz jeszcze fizyka i... Teraz wam dojdą dopiero, no, teraz będziecie mieli przechlapane. Następne pytanie jest od... Wojeny. Hejka, no. Jak nazywacie się na Instagramie? Moje macie tutaj, Agata? Zasada.agata. Zasada.agata, dobra. Czyli już wiecie, jak się nazywają dziewczyny na Instagramie. Jak sobie pomagacie, czy pomagałyście, tak? Jak którąś z was rzucił chłopak, albo z nim zerwiecie? No, my zawsze sobie takie dajemy rady, no, że jak nic, nawet przed chwilą. Co? Rozstała się z chłopakiem Agata jakimś? Nie. Zawsze sobie na przykład pomagałyśmy, jak na przykład, nie wiem, ktoś miał jakiś problem do Nikoli, to tak. Zawsze, no nie przejmuj się w ogóle, no i nie to, że oni, wiesz, będzie lepiej w ogóle, tylko no, dogadałyśmy trochę o tym i no, pocieszałam Nikola mnie i w ogóle. Super. Jak Agata ma na nazwisko? No nie będziemy takich rzeczy mówić, bo, ale to co słyszeliście, to nawet chyba w Instagramie jest swoje nazwisko, no, tak? Jest, no. Dlaczego się nie przyjaźnicie, to już było. Nadal się przyjaźnicie, no to też po części już było to pytanie, że jakby nie ma co jeszcze od razu mówić na hura. Tak jest, po prostu się ma koleżanki, a przyjaciółkę to się ma paręnaście razy. No właśnie. Będzie jakiś odcinek z Agatą? No teraz jeszcze będzie. No tu są bardzo, powtarzają się pytania. Kurczę, coś wcisłem tym paluchem. Inne pytanie znalazłem. Skąd się poznaliście? Albo gdzie się poznaliście? W szkole. Nikola do zerówki chodziła i jakby drugi rok była w zerówce i ja doszłam, bo była taka... Agata, ty masz w tym roku 13 lat? Tak, w grudniu. Aha. Tylko, że ja wtedy się we wrześniu. Bo ja już wcześniej chodziłam ten rok i chciałam wszystkich poznać. Już wszyscy właśnie, wiesz, już znalazłam jakąś swoją grupę taką, jak byłam mała. No i Agata doszła do innej, nie? No. Ja się obudę dopiero tak powoli zaczęliśmy z sobą gadać i w drugiej klasie... Ale już razem chodziliście do klasy? Tak. Tylko, że znowu w innych grupkach byliście. Wy to jesteście jakieś gangsterki jakieś, normalnie grupy. Ja się nauczyłam wiązać
A czy poznałeś... A czy poznałeś się przed szkołą? Nie, nie znałeś. Nie, tylko w szkole. Tak, tylko w szkole. Czego to będzie jeszcze na filmach? Tak. No będę. A czy tęskniłaś za filmami i nagrywaniem? Po części? No, czy tak po jakimś czasie stwierdziłaś, nie, no po co ja tam nagrywałam z nią te filmy? Nie, to, że po co nagrywałam, bo jednak jakbym nie chciała, to bym na przykład powiedziała Nikoli, że no wiesz, nie podoba mi się to, a jednak chcę i no nagrywam, no to raczej lubię to. To super. Myślę, że jest taka, żebyś przed jej powiedziała, że coś ci nie pasuje. No. Bardzo fajnie. Dobra, mamy następne pytanie. W ogóle Agata bardzo się nadaje do nagrywania do filmu, bo nie każdy jest też taki właśnie, żeby czuć się dobrze przed kamerami, a Agata naprawdę bardzo dobrze się czuje. Zresztą tak samo jak Nikola, bo Nikola to już 4 lata już siedzi. A nasz duet to myślę, że ludzie... A duet, jeśli jakbyś otworzył jakiś duet na YouTubie, nie wiem, jakiś tytuł kanału, to podejrzewam, że byście, no, by to ludzie fajnie oglądali. Czemu już nie nagrywacie razem? No to bardzo często się powtarzają. Często się spotykacie? Nie, teraz w ogóle nie. Teraz, no w szkole, no to pewnie, że się spotkałyśmy. Ale to też końcówkę, kiedy wróciliście do szkoły? W czerwcu czy w maju już chodziliście? 3 tygodnie przed zakończeniem. To w czerwcu dopiero wróciliście chyba, jakoś tak, no. My tak, po naszej... Dzisiaj takie pierwsze właśnie spotkanie spoza w ogóle... To nie było żadnego. Czemu pogorszyły wam się relacje? No były tam... No byliśmy może, byliśmy mniejsze i też nie wiedzieliśmy za bardzo, tak, jak w pewnych sytuacjach się zachowywać i teraz i jakby inaczej widzimy różne sytuacje. Jesteście dojrzalsi, naprawdę widać to teraz. No i... Bo ja mówię, ja jako kamerzysta, ja was nagrywałem rok temu, to byście takie jeszcze bardzo dziecinne na przykład. Może nie rok temu, nawet 2 lata temu bym jeszcze powiedział, to już w ogóle. Lataliście, skakaliście, w ogóle to takie byście zwariowane. A teraz jesteście takie... Ale myślę, że jeszcze do tego wrócicie, bo wasz duet jest naprawdę szalony. Od ilu lat... O, w końcu inne pytanie, czy lubicie, czy dlaczego, co i jak. Jakie muzyki lubi słuchać z polskich wykonawców oraz zagranicznych? Czy doczekam się, nie wiem czego, ale takie jest pytanie, czy lubicie, jakich lubicie? To może pierwsze kogoś, Agata? Ja nie słucham za bardzo muzyki, a jak już to nie wiem, ja, to zależy jaki gatunek, bo lubię angielskie, a polskie tak, no nie przepadam za bardzo, w sensie to zależy, bo no nie wiem sama. Ja mogę słuchać wszystkich gatunków muzyki. Od, nie wiem, hip-hop, jakiś pop, wszystko, klasyczne, ja tam to... Zależy, czy mi wpada w ucho, nie? No. No, a tak to ja często akurat słucham. Następne pytanie. Odnowiłyście przyjaźń? Nie, no, pytaliśmy. No, w sensie odnowiłyśmy kontakt, a przyjaźń to się, wiecie, buduje tak... To no. Może się kiedyś... Ile jest pomiędzy wami lat, miesięcy różnicy? Jestem ze września 30, a ty? Jestem 12 grudnia. Wrzesień, październik, listopad. No, tak 3 miesiące. No tak, 2,5 miesiąca może. No. Pogodziła się z Agatą? Czy Agata się pogodziła z Nikolą? Znaczy my nie byłyśmy pokłócone, tylko jak mówiłyśmy, trochę zakończyłyśmy naszą przyjaźń. I przez to straciliśmy kontakt. Tak. Mhm. I no mówiłyśmy już wcześniej. No. Jaki jest wasz ulubiony kolor? Mój aktualnie fioletowy. Taki kolor. No i wiadomo jakiś tam, to co pasuje do fioletu, jeśli chodzi o ubiór. I ogólnie Julka Misia napisała, tak. Czy wy naprawdę mieliście jakąś spinę? Czy to tylko taki fake przed kamerami? No nie, my byśmy nic jakby nie robiły pod wyświetlenia. Po prostu, no było tak parę sytuacji, które na przykład mi się nie opowiadały i Nicole nie opowiadały i po prostu postanowiłyśmy... No nie mogłyście się dogadać, tak? Tak, coś tak. Takiego. I też jakby trochę widziałyśmy inaczej różne sytuacje i ja czegoś innego oczekiwałam, Nicola też czegoś innego oczekiwała i trochę inaczej patrzyłyśmy na właśnie sytuację różne. No i po prostu, nie to, że spina, ale inaczej rozumiem. A następne pytanie, się... bardzo podobne, jak się pokłóciliście? Wszyscy sama, co? Wtedy żeśmy... Nie? No były, no... Taki parę sytuacji. Myślę, tak ogólne zakończenie tej przyjaźni czy coś, to było przez SMS-a.
No. Mhm. Jezus, jak przez SMS-a można z kimś się pokłócić, zerwać, albo nie wiem. Pisałyśmy razy drugi czas, no i tak. Ty jesteś, tak. Stwierdziłyśmy, że to chyba jak na razie nie ma sensu, może potem się odbudujemy to. No i na tamten moment właśnie inaczej w ogóle podchodziłyśmy do jakby naszej przyjaźni, inaczej rozumieliśmy też słowo jako przyjaźń, no i teraz też inaczej patrzymy na różne sytuacje. Myślę, że teraz podobnie trochę. A tak, no. Tak ode mnie, słowo przyjaźń, to myślicie, że można mieć wiele przyjaciółek, czy jedną się ma przyjaciółkę? Bo jestem ciekaw, jak teraz właśnie wy myślicie w takim wieku, no bo ja ze swoich czasów, ja nie miałem przyjaciela, zazwyczaj kolegów, nie chciałem mieć przyjaciela. Ale kolegów miałem, no bo powiedzmy jednego by nazwał przyjacielem, to ten drugi by zaraz focha strzelił, że jak, on jest swoim przyjacielem czy coś. Tym bardziej dla chłopaków przyjaciel to tak nie za bardzo jakoś. Ale dziewczyny na przykład jak z mojej klasy, to jak miała przyjaciółkę, to zazwyczaj miała jedną przyjaciółkę. Tak wtedy było. A koleżanki były wszystkie, wiecie o co chodzi? A teraz jest trochę takie dziwne, że masz dwie, trzy przyjaciółki i kurczę, nawet jest takie, wiecie, że jedną się ma przyjaciółkę tak naprawdę, wiecie o co chodzi? Mm. Tak jest naprawdę, nie? Dlatego mówię, teraz są też takie trochę dziwne czasy. Nie wiem, jak to u was wygląda. No i ja zawsze była tak, mi zawsze mama mówiła, że przyjaciółkę to trzeba mieć jedną, nie? Ja zawsze tak, czasami już, no nie wiem jak to powiedzieć, ja myślę, że lepiej mieć właśnie jakieś tam koleżanki, dużo koleżanek i w ogóle nie przyjaciółki nie mieć, albo wiecie. No. Mm. W sensie można mieć przyjaciółkę i dobre koleżanki, no ale wiadomo, że no w sensie, żeby też nie mieć jednej przyjaciółki i ciągle się z nią trzymać, tak wiecie, na zawsze, to żeby... Bo inaczej, bo ta przyjaciółka, którą się ma, nie powinna też być zazdrosna o to, że ty chcesz z kimś innym się spotkać, tak? Czy ty przykładowo masz Agata przyjaciółkę, Nikola ma przyjaciółkę, no ale chcecie się razem spotkać i żeby nie było tak, że Nikoli przyjaciółka i twoja przyjaciółka mówią nie spotykaj się z nią. No to jest taki bezsens, no bo to jest tylko koleżanka, tak? No przyjaciółkę się ma jedną. To tak samo jakby się miało chłopaka przykładowo, tak? I byś Agata czy Nikola powiedziała, wiesz co, idę jeszcze do innego kolegi i on by, no w sumie on by był zazdrosny. No bo z chłopakami jest trochę inaczej. może nie pytanie, ale widz powiedział, Małgosia powiedziała, że jesteście najlepsze na całym YouTubie. Yeah, w duecie. Dziękujemy. Dobra, ja znalazłam inne pytanie. Na ile procent się lubicie? Na procent? Boże. Tak jak się na karteczkę pisaliśmy, na ile procent lubisz te... No to nie da się określić jakichś procentów. Nie wiem. Dobra, procenty to są, słuchajcie, w alkoholach, a nie tak. No. Ale kiedyś tak było, że w procentach tylko, nie? No. Albo tak. Na ile procent mnie lubisz? Lubisz mnie tak, czy tak? Popka w górę, po środku? Tak się lubiło. Nie, lubię cię, Nikola. Nie, no. Jakich macie ulubionych youtuberów? Ja za bardzo YouTube nie oglądam. W sensie... Czyli co, dużo czasu na dworze spędzasz? Na zewnątrz? No, na innych aplikacjach na przykład. No, na przykład na TikToku też dużo spędzam czasu, czy na Instagramie. YouTube. Muzyk. A nie, lubię ekipę, sorry. Ale oglądać? No. Najbardziej. Jeśli się da. Pytanie od Gramy. Znacie? Może. Nie kojarzę. Tak. Mój kanał. Słuchajcie, pytanie ode mnie. Ekipa czy Team X? Ekipa. Możecie w komentarzach pisać, bo są komentarze w końcu. No ale słuchaj, oni to zaraz napiszą tak. Nikola i Agata w namiocie 24, Nikola i Agata w piwnicy, Nikola i Agata w aucie, Nikola i Agata, nie wiem, w szafie. Wszędzie byście chcieli teraz. Na pewno będzie basen. Basen na pewno, z dwa odcinki zrobimy. Za tydzień mamy wyjazd właśnie z dziewczynami i tam się pojawi sporawo odcinków chyba nawet, z tego co pamiętam, różnych, przeróżnych, ale wyczekujcie, naprawdę będzie się dużo działo. Więc my się z wami żegnamy. Jeśli wam się podobało, zostawiajcie łapę w górę. Ile łapek w górę? No powiedziałam, że 7 tysięcy. Oto 7 tysięcy na dole. I Agata otwiera kanał. Agata, kanał? Miałam takie pomysły, ale no czy ja wiem. No więc, goodbye, papa. Czemu nie? Bye.